Cześć, witam Cię bracie i siostro w kolejnym odcinku. No bracie i siostro i też osoba, która mnie oglądasz jakoś tam z ciekawości. No, znasz mnie albo gdzieś kiedyś się poznaliśmy. Niech Pan przez ten filmik pokaże Ci coś nowego. Modlę się o to, żeby te filmiki po prostu otwierały coś w Twoim sercu, żeby pracowały w Tobie i żeby doprowadziły Cię w jakiś sposób do naszego Ojca. Dzisiejszy temat, czy jest jakieś miejsce na ziemi, jakieś pomieszczenia są, w których Bóg przebywa bardziej, tak? Jest Go więcej, gdzie jest jakieś szczególne miejsce, w którym Bóg teraz przebywa. Przejdziemy sobie do Starego Testamentu. Później zobaczymy, jak to wygląda w Nowym Przymierzu. Czy Boga w ogóle się da skoncentrować w jednym miejscu? Gdzieś? Po prostu, jak Bóg jest wszędzie, Bóg wie wszystko. No, ciężka sprawa, tak? Oczywiście dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, bo jak wiemy, Jezus był Bogiem i był w jednym człowieku, tak? Więc dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tylko taka koncepcja, że my mamy Boga gdzieś bardziej, a inni Go tak nie mają jak my, to już jest koncepcja, moim zdaniem, sprzeczna z Biblią, sprzeczna ze Słowem Bożym. I teraz tak, w Starym Testamencie osobą, która kochała Boga, tak, była w Jego oczach sprawiedliwa i która wpadła na pomysł taki, żeby wybudować Bogu dom, to był Dawid. I o tym mówi druga księga Samuela. Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan dał mu odpoczynek od wszystkich jego wrogów wokoło, król powiedział do proroka Natana: zobacz proszę, ja mieszkam w domu cedrowym, a Arka Boga mieszka za zasłoną. Wtedy Natan odpowiedział królowi: idź i uczyń wszystko, co jest w Twoim sercu, gdyż Pan jest z Tobą. I potem jak mu to powiedział, Natan, czwarty werset, lecz tej samej nocy doszło do Natana słowo Pana. Takie. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. Tak mówi Pan. Czy Ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał? Tak? No tutaj to pytanie, to jak już przeczytamy całość, to widać, że jest taka odrobina ironii w tym. Nie mieszkałem bowiem w żadnym domu od dnia, w którym wyprowadziłem synów Izraela z Egiptu, aż do dziś. Lecz wędrowałem w namiocie i w przybytku. I wszędzie, gdzie wędrowałem ze wszystkimi synami Izraela, czy powiedziałem do któregoś z sędziów Izraela, którym nakazałem paść mój lud Izraela, dlaczego nie budujecie mi domu cedrowego? Teraz więc tak powiesz mojemu słudze Dawidowi, tak mówi Pan zastępów. Wziąłem Ciebie z owczarni, gdzie chodziłeś za owcami, abyś był wodzem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek chodziłeś. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich wrogów i uczyniłem Twoje imię wielkim, jak imię wielkich ludzi, którzy są na ziemi. Ustanowię miejsce dla mojego ludu, Izraela, i zasadzę go tam, by mógł mieszkać na swoim miejscu i nie poruszy się więcej, ani już nie będą go uciskać synowie nieprawości jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem, Izraelem, i dałem Ci odpoczynek od wszystkich Twoich wrogów, Tobie też Pan oznajmia, że zbuduje Ci dom. Gdy się dopełnią Twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po Tobie Twojego potomka, który wyjdzie z Twego wnętrza i umocnię Jego królestwo. On zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron Jego królestwa na wieki. Bóg tu mówi do Dawida przez usta Natana, że Ty mi zbudujesz dom? Kto jest czyim ojcem? Po pierwsze, jeżeli popatrzymy z perspektywy Nowego Testamentu, tak, to my jesteśmy synami, a Bóg jest naszym ojcem. Czy dziecko buduje dom rodzicom? To jest właśnie tu Bóg do niego to mówi, że później zadaje pytanie, czy Ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał? Pytanie tak naprawdę retoryczne, bo jak można zbudować dom dla Boga, tak? A później Bóg mówi, że ja Ci zbuduję dom, to ja Cię wyprowadziłem, ja ustanowiłem Ciebie królem, ja ustanowiłem Ciebie pasterzem, ja wszystko dla Ciebie robię, a nie
ty dla mnie, tak? Bo ja jestem twoim ojcem, ja się tobą opiekuję, ja ci daję dom, ja ci daję jedzenie, ja ci daję wszystko, czego pragniesz, tak? Ja ci to daję, a nie ty mi, tak? Ja cię prowadzę, ja cię karcę, a nie dokładnie, to nie działa w drugą stronę. Jesteś synem, a nie ojcem, dlatego ty nie budujesz domu, tylko ojciec. Zatrzymajmy się tutaj, tak? I teraz w Starym Przymierzu oczywiście było takie miejsce, w którym to oblicze Boga mieszkało, tak? I w którym Bóg był, czyli w Jerozolimie, w świątyni. I tam mieli dostęp tylko kapłani po złożeniu ofiary do miejsca najświętszego. I faktycznie, tak, tam wszyscy, każdy Izraelita powinien iść do Jerozolimy raz w roku, złożyć ofiarę, złożyć dziesięcinę. W Starym Przymierzu był taki koncept, że tam oblicze Boga było w tej świątyni i należało tam być, przynajmniej raz w roku, tak? I uczęszczać. Ale my już nie jesteśmy w Starym Przymierzu. Wtedy było kapłaństwo, Bóg ustanowił kapłanów, którzy w tym przybytku służyli, którzy sprawiowali tam ofiarę codzienną, którzy po prostu wokół tej świątyni mieli swoją pracę, ale tylko wokół tej świątyni. Tam tylko mieszkało oblicze Boga, a nie w każdym budynku, w którym Izraelici sobie chcieli, to tam był Bóg. Nie! Reszta synagogi, tak? To było miejsce, gdzie czytano prawo mojżeszowe, gdzie uczono, nauczano, ale tam Bóg bardziej nie przebywał niż gdziekolwiek indziej, tak? Więc to jest koncepcja tylko Starego Przymierza i tylko dotycząca tej jednej świątyni w Jerozolimie. Nigdzie indziej. Gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, zbudzę po tobie twojego potomka, który wyjdzie z twego wnętrza i umocni jego królestwo. On zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, skarcę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich. Lecz moje miłosierdzie nie odstąpi od niego, tak jak je cofnąłem od Saula, którego odrzuciłem przed tobą. I twój dom i twoje królestwo będą utwierdzone na wieki przed tobą, a twój tron będzie trwał na wieki. Czy królestwo Salomona było utwierdzone na wieki? No my wiemy, że nie było. Tu jest mowa o jakimś potomku po Dawidzie, którego królestwo będzie utwierdzone na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Już powinno ci coś świtać w głowie, co tu prorok Natan, co Bóg mówi przez proroka do Natana do Dawida, o czym on tu mówi, tak? Że tu wcale Bogu nie chodzi o Samuela, tak? O tego następcę po Dawidzie, tego jego synu z ciała, tak? Który był po nim, tylko o kogoś innego, którego królestwo będzie na wieki. A jak wiemy, to żadnego potomka Dawida, no, Salomona i późniejszych, no, nikogo nie trwało na wieki, wręcz przeciwnie. Później wiemy z naszego czytania Biblii, że a Izraelici poszli do niewoli, do Babilonu, tak? Świątynia została zburzona, za czasów Cyrusa została odbudowana, druga świątynia. A jak wiemy, później, w 70 roku, świątynia, już po Chrystusie, co sam Chrystus przepowiedział, została zburzona. I tak naprawdę do dzisiaj nie ma świątyni, czyli cały ten koncept, że Bóg dalej mieszka gdzieś, już w ogóle nie istnieje, bo z Nowym Przymierzem, z tym jak Jezus, co Jezus zrobił, co zaraz sobie powiemy, już ten koncept nie istnieje, że Bóg jest gdzieś bardziej, że Bóg gdzieś mieszka. Nie ma. Mieszkał w Starym Przymierzu, tak. Tam było oblicze Boga, mieszkał w świątyni, ale teraz już nie. A od kiedy świątynia została w 70 roku zburzona, nie ma w ogóle takiej możliwości, bo nie ma świątyni, tej jerozolimskiej. A jak wiemy,
Biblia jest pisana do Żydów i Biblia mówi tylko o tym, że będziemy zbawieni, o naszym zbawieniu i dotyczy tylko tego obrębu świata, skupia się na tym obrębie świata, gdzie jest właśnie Izrael, tak, i państwo ościenne. Z tego fragmentu widzimy, że ja będę mu ojcem, on będzie mi synem, no pierwszym synem Bożym, człowiekiem, który mówił, że jest synem Bożym, był Jezus oczywiście i jego królestwo jest ustanowione na wieki, tak. Teraz, co się zmieniło wraz z Nowym Przymierzem? Wtedy Żydzi zapytali, jaki nam znak pokażesz, skoro to czynisz? Odpowiedział im Jezus, zburzcie tę świątynię, a w 3 dni ją wzniosę. Wtedy Żydzi powiedzieli, 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją w 3 dni wzniesiesz? Ale on mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział. I uwierzyli pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. A gdy był w Jerozolimie podczas Paschy w święto, wielu uwierzyło w jego imię, widząc cuda, które czynił. Ale Jezus nie powierzał im samego siebie, bo on znał wszystkich. I nie potrzebował, aby mu ktoś dawał świadectwo człowieku, on bowiem wiedział, co było w człowieku. Żydzi myśleli, że jemu chodzi o tą świątynię zbudowaną ręką ludzką. O tą świątynię z kamienia. A Jezus tutaj miał na myśli świątynię swojego ciała. Co się zmieniło w Nowym Przymierzu? W Nowym Przymierzu Duch Boży mieszka w Tobie, we mnie, jeżeli jesteś oczywiście ochrzczonym chrześcijaninem, jeżeli pokutowałeś, tak? Będziemy to przypominać za każdym razem, bo to jest po prostu podstawa. Jeżeli pokutowałeś, jeżeli znasz, wiesz jak działa grzech, jeżeli wiesz, że jesteś grzeszny, jeżeli pokutowałeś z tego, jeżeli po prostu dotknął Cię Bóg w swoim życiu i Ty kochasz Go, to jesteś świątynią Ducha Bożego i o tym wiesz. I zawsze jak spotkasz człowieka, który się nawrócił, wiesz, że się nawrócił po prostu, bo to się rozpoznaje, tak? Bo jest nowym stworzeniem. I jesteś świątynią. I właśnie tutaj Jezus pokazuje, że nowe przymierze przyniesie zmianę, przynosi zmianę, że to Twoje ciało jest świątynią Ducha Bożego, że to Ty jesteś świątynią, bo Bóg mieszka w Tobie. Oni tego oczywiście nie zrozumieli i wielu ludzi dzisiaj też nie rozumie. Wielu ludzi też myśli w ten sposób, że Bóg jest, mieszka gdzieś, ale ja nie jestem godny, ja jestem za grzeszny, żeby Bóg we mnie mieszkał, ale to nie jest koncept w ogóle Nowego Przymierza. To nie jest biblijny koncept. Nowe Przymierze przynosi ze sobą nowość. Czyli nowość taką, że jej Bóg nie mieszka już gdzieś tam w jakiejś jednej świątyni, tylko Bóg mieszka w każdym człowieku, tak? I następne fragmenty o tym nam mówią i nam o tym przypominają. Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi. Wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą. Według łaski Boga, która została mi dana, jak mądry budowniczy, położyłem fundament, a inny na nim buduje. Jednak każdy niech uważa, jak na nim buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy? Dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawiony i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie, czyli Jezusa Chrystusa, przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę, lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Niech nikt nie oszukuje samego siebie. Jeśli komuś spośród was wydaje się, że jest mądry, na tym świecie niech się stanie głupim, aby stał się mądry. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga, bo jest napisane, on chwyta mądrych w ich przebiegłości. I znowu Pan zna myśli mądrych i wie, że są marnością.
Niech się więc nikt nie chlubi ludźmi, wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co teraźniejsze, czy to, co przyszłe, wszystko jest wasze. Wy zaś jesteście Chrystusa, a Chrystus Boga. Ten fragment wyraźnie mówi, że jesteś świątynią, tak? Że w nowe przymierze zmieniło bardzo dużo. Jak Jezus umierał na krzyżu, tak? To powiedział na końcu, jak już umierał, że wykonało się. I co się stało? Zasłona świątyni pękła na pół. Dlatego teraz masz ty dostęp, już nie tylko kapłan, który się obmyje i on może wejść do miejsca najświętszego, tak? Nie. Ciebie obmyła z grzechów drogocenna krew Jezusa Chrystusa. I to jest rdzeń Ewangelii. Jeżeli w to nie wierzysz, że teraz masz przystęp do Ojca, że jesteś usynowiony, to co mówili z do Galacjan, lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem, którym było prawo, tak? Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. Wszyscy jesteśmy synami Bożymi. Nie ma już, w Nowym Przymierzu nie ma czegoś takiego jak lud kapłański. Nie ma nikogo, kto by służył świątyni, bo świątyni nie ma. Bo została zniszczona w roku 70. I każdy jest tak naprawdę kapłanem, co o tym mówi wyraźnie objawienie Jana. I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi, temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią. To jest trzon. My już nie musimy składać ofiar ze zwierząt, bo Jezus był ostatnią ofiarą i nas obmył z naszych grzechów. Ze wszystkich grzechów nas obmyła krew Chrystusa i my mamy dostęp teraz do Ojca. Mamy cały czas dostęp, a nawet jeżeli zgrzeszysz, to Słowo Boże mówi, że my mamy teraz arcykapłana w niebie, który się wstawia za nami, tak? Jeżeli wyznasz to przed Nim, przed Jezusem, że zgrzeszyłeś i jesteś tego świadom i się modlisz na pewno, bo jeżeli jesteś wierzącym chrześcijaninem, to się modlisz do Boga. I wiesz, kiedy upadłeś, tak? Jeśli upadłeś, to mówisz to Bogu i Bóg ma, mamy teraz w niebie Jezusa, który się za nami wstawia. Oddał za nas swoje życie. On nie chce Cię potępić, jak mówi Słowo Boże. Jezus nie przyszedł, żeby nas potępić, tylko żeby nas wyzwolić. Tak? I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga. Widzisz? Uczynił nas królami i kapłanami wszystkich. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią i uczynił nas królami i kapłanami dla Boga swego Ojca i Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Dla każdego, każdy, kto został obmyty z grzechów Jego krwią, a jeżeli jesteś chrześcijaninem, to zostałeś, bo jak nie zostałeś, tak, to nie jesteś w ogóle chrześcijaninem, to nie jesteś zbawiony. Tak? Jeżeli uważasz, że ktoś jest lepszy gdzieś tam, jakiś ksiądz, tak? Biskup jest lepszy niż ty. Nie jest. W ogóle zauważ, jaka była relacja, co Jezus mówił do swoich uczniów. Bo ludzie właśnie lubią hierarchię, lubią jak wszystko jest poukładane, tak? Ale hierarchia na ziemi tworzy Duch Święty i zawsze tworzy taką hierarchię, która się kieruje miłością i służebnością wobec innych. Jezus tak działał na ziemi. Jeżeli to tak nie wygląda, tylko wygląda to tak, że ktoś jest nad tobą, nie widzisz tego człowieka, w ogóle nie jest w twoim życiu, nie wspiera cię, nie przychodzi do twojej wspólnoty, nie naucza cię z miłością, tak? Jeżeli jest starszym, tak? Jeżeli jest już w dużej wierze, z miłością cię nie poucza, nie współżyje z tobą w ten sposób, że jest twoim sąsiadem, tak? A ty jego. I ty możesz patrzeć na jego życie, on na twoje. I się razem nie budujecie. To nie jest sługa, tylko jakiś gość, który sobie gdzieś mieszka. Tak? Przyjeżdża raz na jakiś czas, ty mu oddajesz cześć, bo przed nim klękasz. Całujesz go po jakichś pierścieniach.
a on później jedzie do domu, to nie jest biskup z Nowego Przymierza, tak? Jak apostołowie między sobą gadają, kto jest z nas największy? To co Jezus im mówi? Że ten jest z was największy, kto jest jak małe dziecko. Ten jest z was największy, to jest który służy innym. Jak wszyscy siedzą, to on im podaje do stołu. Ten jest największy. W ogóle w Nowym Przymierzu jest oczywiście różne są posługi, różne Duch Święty daje ludziom dary, różnie służymy sobie w Kościele. Ważne, żeby te posługi odnaleźć w Kościele, ale nikt nie jest tak po ludzku większy od drugiego, tak? Jakbyś w naszym rozumieniu ludzkim, takim światowym, że kto komuś się należy większa cześć, komuś się należy coś więcej niż innym. Nie! W życiu. W życiu tak nie jest. A jeżeli tak jest, to Bóg to rozsądzi, dając komuś większe dary. Nowe Przymierze mówi tylko o tym, że wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy zostaliśmy obmyci z grzechu, wszyscy jesteśmy kapłanami, wszyscy jesteśmy królami w miłości i w służbie drugiej osobie, drugiemu bratu. Nigdy nic ponad. I teraz jest jeden cytat, który zawsze dostaję. My wszyscy jesteśmy kamykami, tak? Bo tak naprawdę my jesteśmy częścią tej świątyni, każdy z nas jest taką jedną cegłą, tak? A skałą, na której ta świątynia z tych cegieł stoi, jest Chrystus oczywiście i skałą zawsze jest Chrystus. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedz sobie też w swoim sercu. Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany i w niebie. Wtedy przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest, że On Jezus jest Chrystusem. I teraz tak, przeczytajmy to. Przeczytajmy to dokładnie. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr. Piotr to właśnie jest to, Piotr to znaczy, jak wiemy ze wcześniejszych fragmentów, jak nadaje Jezus właśnie Piotrowi to imię, bo Piotr miał oryginalnie imię Szymon. To słowo, które tu oznacza Piotra, nie znaczy skała, tylko kamień. To wiedzą nawet i w Kościele katolickim, bo sam papież Benedykt XVI w swojej książce przyznaje to, że tutaj jest inne słowo użyte niż skała. Że tu słowo, które to oznacza, to jest kamień. Kamyk, tak? I teraz posłuchajcie i przeczytajcie ten fragment w taki sposób. Ja ci też mówię, że ty jesteś kamień, a na tej skale, tak, Jezus pokazuje na siebie, zbuduje mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa i to mówi do Piotra. Natomiast później to samo mówi do innych uczniów. Do 70, których posyła, mówi im to samo. I jak przeczytacie całe Słowo Boże, cały Nowy Testament, to skałą zawsze jest Chrystus fundamentem, skałą, na której zbudowany jest Kościół. Co czytaliśmy w liście do Koryntian przed chwilą? Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. Tak? Skała, fundament. Jak przeczytasz całe Słowo Boże, do tego cię zachęcam, do przeczytania całego, chociażby Nowego Testamentu zacząć, to będziesz wiedział, po prostu to będzie dla ciebie naturalne, w życiu ci do głowy nie przyjdzie, że Piotr jest jakąś skałą, na którym jest zbudowany Kościół. Nie, Jezus jest skałą. I teraz pamiętaj o tym, że każdy jest świątynią Ducha Bożego i Piotr jest jedną cegiełką, ty jesteś jedną cegiełką i każdy chrześcijanin jest cegiełką tej świątyni. A czy Jezus mieszka dzisiaj w jakiejś świątyni? No nie. I Jezus na ten temat
odpowiedział Samarytance i to wprost, bo ona się go zapytała tak naprawdę o to, gdzie ma chodzić do kościoła, tak? Tak jakbyśmy się spytali, nie? No to gdzie mam iść? Do którego kościoła mam iść? W którym jest prawda? Kobieta mu powiedziała: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga. Czyli tutaj, tak? Czcili Boga na górze. A wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić. A Jezus powiedział do niej: Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. A nadchodzi godzina, teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy Go będą czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta mi powiedziała: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. Gdy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jezus jej powiedział: ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Czyli widzimy, że Jezus powiedział, że ani u zielonoświątkowców, ani tam w budynku, ani od katolicy w budynku, ani w synagodze, ani nigdzie nie ma bardziej Boga niż w Tobie, niż w Twoim duchu, którego dostajesz od Boga, jak się nawracasz. I On to powiedział do Samarytanki, że prawdziwi czciciele będą mnie czcić w duchu i prawdzie. Co mówi Słowo Boże? Że gdzie dwóch lub trzech się spotyka w moje imię, tam ja jestem. Tam ja jestem. Nasi ojcowie z Jezusem wzięli Go i wznieśli do posiadłości pogan, których Bóg wypędził sprzed oblicza naszych ojców aż do dni Dawida, który znalazł łaskę przed Bogiem i prosił, aby mógł znaleźć przybytek Bogu Jakuba. Lecz Salomon zbudował mu dom. Najwyższy jednak nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką, jak mówi prorok. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku? Czy tego wszystkiego nie uczyniła moja ręka? Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie, pozabijali też tych, którzy przypowiadali przyjście sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami, mordercami. Widzimy tutaj dokładnie, co mówi Słowo Boże, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką. W Nowym Przymierzu Bóg mieszka w tobie. I tyle, wbij sobie to do głowy, zmień swoje myślenie, nawróć się. Bo to jest, jeżeli będziesz myślał, że ty nie jesteś świątynią, tak? Tylko tam jest tam są ludzie jakiś jacyś bardziej święci, oddali swoje życie Chrystusowi. Jak ty nie oddałeś, to nie jesteś chrześcijaninem, tak? Jeżeli gdzieś tam chodzisz tylko raz w tygodniu i tam uważasz, że się spotykasz tylko z Bogiem, a reszta tygodnia już nie jesteś z Bogiem, bo jesteś grzesznikiem, i nigdy się to nie zmieni, to o tym nie mówi Nowe Przymierze. Nowe Przymierze mówi, że jesteś nowym stworzeniem, że jesteś przemieniony, że jesteś świątynią, że w tobie mieszka Duch Boży. Jeżeli w to nie wierzysz, to nie wierzysz Słowu Bożemu. I zachęcam cię do czego, żebyś uwierzył, bo to jest klucz. To jest klucz. Jak w to nie wierzysz, to całe Nowe Przymierze jest bez sensu, tak? Bo to jest, całe Nowe Przymierze mówi o tym, że ty teraz jesteś pojednany z Bogiem, że Bóg przyszedł tutaj, umarł za ciebie, omył cię swoją krwią i ty z Nim jesteś teraz we wspólnocie, że jesteś synem, że On cię uświęcił swoją krwią i tyle. Życzę ci teraz, bracie, modlę się o to, żeby Bóg ci to objawił, żebyś doznał tego spokoju, pokoju, żebyś wszedł do tego odpocznienia, że teraz do tej właśnie, że jesteś świątynią, że Bóg ci dał odpocznienie, że teraz jesteś bez grzechu, bo Bóg obmył cię z twoich grzechów. Oczywiście będziesz popełniał grzechy, ale nie będziesz w nich trwał, co mówi Słowo Boże. I na pewno nie będziesz sam w walce z grzechami, bo Bóg powiedział, że dał nam Ducha, który nas będzie uzdatny, który nas będzie wspierał. I jeżeli to z twoim sercu zostanie przełamany i ty w to uwierzysz, to naprawdę będziesz synem Boga żywego i będziesz nareszcie miał ten odpoczynek, którego pragniesz.
I ja Tobie tego życzę, bracie i siostra. I chwała Panu. Do usłyszenia. Thank you.